Hejo, z tej strony Eleven i Staszek. Siemano! Witam, ja i moja słodka laska. Witamy was z powrotem w The Escapists. Postanowiliśmy zrobić świąteczne więzienie, bo wyszło jakieś darmowe, no to czemu by nie? Skoro dają za darmo, to bierzemy. Pierwszy odcinek był bierzemy u Staszka. Dobra. Pierwszy odcinek był u Staszka, jeżeli nie oglądaliście, no to wypad. No nadrobić, tam jak zaczynamy i ogarniamy cokolwiek, dopiero wróćcie tu. Wypad z odcinka. Nie ma oglądania od tyłu, to jak czytanie książki od końca, to się nie godzi. Różne rzeczy można robić od tyłu, ale nie oglądanie gameplayu. Tak. Co? Dobra, okej, nie rozwijajmy tej myśli, bo to pójdzie za daleko. Okej, tak czy inaczej. Dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku, że naszym sposobem na ucieczkę z tego więzienia będą sanie. I mamy tam zrobić coś jak Energy Module, czy coś takiego. Mamy zdobyć Energy Module, żeby je aktywować? Ale jest tak, tu jeszcze jakiś dziki komponent, który nazywa się Slate Chipset, czyli chipset do sani, co oznacza, że tak, prawdopodobnie będzie trzeba zrobić coś więcej, to nie będzie takie proste. No ale najpierw musimy zrobić Energy Module. I z czego to się robiło? Czekaj. Bateria i kabelek. Mamy zatrzęsienie baterii, nie wiem czy mamy kabelki. Ja mam dwa kabelki, ja to mogę już wszystko ogarnąć. Tylko pójdę na śniadanie zanim ten. Myślałem, że masz tylko jeden kabelek. Ha! Totalnie. O Jesus. Próbujemy, prawda, jakoś tam poziom świąteczny zaprezentować, klasyczny. A tutaj są książki, a ja szukałem. I mój intelekt już rośnie. Ja chcę karmić jelenie tutaj. Znaczy jelenie. No, z tymi żartami to definitywnie jakiś tam poziom przedstawiamy. Śnieżny. Okej, wiesz co, faktycznie ja też potrzebuję zwiększyć mój intelekt. Poziom zaspy. To taki jest poziom tych żartów. Zaspy śnieżnej. Wybrnąłem świątecznie? Wybrnąłem, o co ci chodzi? 40 intelektów, wystarczy mi to na dzisiaj. A tu jakieś roboty chodzą. Jestem robotem, nie nagrywam w sobotę. Co oni tu? Aha, czekaj. Czy za pracę tutaj się dostaje? Tak, dostaje się, tylko trzeba dłużej posiedzieć. Myślałem, że przedtem się siedziało troszeczkę krócej, żeby dostać wynagrodzenie jakieś za to. Długo trzeba siedzieć? No, ja trochę musiałem przesiedzieć. Hemoroidy? O fuck, tu jest zamknięte. Ale tutaj najgorsze jest to, że najbardziej intuicyjne wejścia do różnych miejsc są po prostu zamknięte. Chodzi ci o wejście na stołówkę na przykład? Na przykład. A dla mnie to nie było właśnie intuicyjne, nie widziałem tego backdoora tam. Może ty lubisz, nie wiem. Ty lubisz tak, wiesz, być taki sneaky. Może powinieneś w jakieś skradanki bardziej grać, party hard częściej, wiesz. Starałem się, ale nie pykło. No ja próbowałem na streamie też tak, średnio. Super gra, polecamy. 69 na 10. Klej znalazłem. O, kabelki mam! Czyli mamy pierwszą część, ty. Jest Ej, spokojnie, ja już wszystkie części do tego mam, tylko intelekt jeszcze. Trzeba nadrobić. Aha. A ile intelektu trzeba, żeby robić crafty? Energy module? 60 plus tam było? No, 60 plus. A, 500 plus by dali. Dobrze, tu nie ma 500 plus. Dobra, słuchaj, to ja jeszcze intelekt. No to ja też intelekt, tylko sobie idę odpocząć. Ja popatrzę, jak ty czytasz. Mogę ci powiedzieć, co czytam, ale nie wiem, czy chcesz wiedzieć. Tu są nie obrazki... spoileruj, ja jeszcze nie skończyłem drugiego rozdziału. Okej, to uważaj, bo na piątej stronie są nagie obrazki sarn, więc myślę, że to nie jest za dobra, bardzo... przerzucę do góry nogami, to może filtry nie wyłapią. A jaki spryciarz. Odbij jeszcze w lustrze, pamiętaj. Tak. Dobra, ja się zmęczyłem, zmiana. Ej, ale na to się podobno już nie nabierają, teraz te filtry są inteligentne jakieś. Tak? Pamiętam, że był jakiś exploit, jak wprowadzili filmy 360 na YouTubie, że ludzie wrzucali pełnometrażowe filmy i nie wykrywało ich, bo dawali je w 360 i wystarczył ekran obrócić dookoła. Okej. I już wycwanili już teraz, tak? No, teraz już to wszystko patrzują. No i po co? No i zabrali fan ludziom. I co, i zobaczyłeś te sarny do góry nogami, czy nie? Nie zobaczyłem. No jedź. Czytałem inną książkę. O! Tu są piesły! A można pogłaskać? Czy one pogłaskają mnie zębami? No myślę, że one cię pogłaskają. A Plastuś miał... Nie miał plasteliny, ale miał... Coś tam miał. Konkretnie. To można go zgłosić za false advertising? Można.
zgłośmy typa. W ogóle ja muszę bombeczkę muszę znaleźć. Gwiazdeczka, o, cześć gwiazdeczka. Spadaj gwiazdeczka. Ej, to trzeba było nazwać kometa już, nie? No, a przepraszam bardzo. Mogłeś nazwać, a nie dynamit. Uwaga, najbardziej świąteczna nazwa. Hanzo. Wymyślmy świąteczne ksywki. Hanzo. Słuchaj, bo to był cały proces myślowy. Jest lepiej, przepraszam, ci wchodzę w słowa, ale wielbłąd. To był cały proces myślowy, który przechodził przez mój umysł, który doprowadził do tego, że nazwałem typa Hanzo. Bo powiedziałeś, że wyglądają jak elfy. Więc no, wyobraziłem sobie elfy, tak jak widzisz, wiesz, w Lord of the Rings, czy w Warcraftcie, nie? No. I potem przypomniałem sobie, że w Heroes of the Storm dodali tego Hanzo z Overwatcha i miał skiny, które wyglądały jak takie elfy i miał takie... Nie wiem, powiedzmy, że nie wygląda dobrze jako blondyn i się z niego śmieje, okej? Okay? Dlatego skojarzył mi się okay. z elfami. Ma to sens? Nie ma? Dla mnie ma? Nieważne. Wiesz, co jest ważne? To, że mam 61 intelektu i mogę zrobić już nam potrzebny item. Zrób nam. Zrobiony. A ja znalazłem crowbar, bo myślę, że łom może nam się przydać. Dobra, dawaj. Half-Life 3 będziemy robić potem, choć idziesz otworzyć nam drzwi do sali. Lecimy. Zrozumiałem, refrens. Gdzie do sali? Ja w Half... Wyobraź sobie, że żadnego Half-Life'a nie grałem. Jeszcze. W swoim życiu. Marnym, krótkim. Gdzie ty biegniesz? Gdzie są sanie? Zniknęły. Przemieścili je. Zajednali. Ukradli. Nie ma. Nie ma i nie będzie. To ja muszę do domu lecieć. To znajdź sanie. Jak znajdziesz sanie, daj znać. A ja muszę zrzucić łom, kurde, w hidden compartment. Ej, poważnie, dobra. Gdzie... Poważka. Czy oni te sanie wyprowadzili na zewnątrz? Co? Jak no? Niemożliwe. Po co mi miotła? Po co mi... Ja się nie golę, po co mi chleb? Jaki chleb? Butelka po goleniu, po co mi to? Shit. Po co mi chleb? Jadę na samych sterydach. Tak jest, ale najlepsze jest to, że nie miałem chleba w ekwipunku, więc w ogóle nie rozumiem, o co mi chodziło. Ej, ale serio, gdzie są te sanie, bo ja... Hanzo! Kuźwa! Źle to czytasz, to się czyta. Hanzo! Hanzo! Ja nie wiem, ja nie gram w te wszystkie Overwatche i te inne dziwne gry. Także ja się nie orientuję, więc widzisz, dlatego dla mnie Hanzo nie był świąteczny, no. Spoko, nie jest świąteczny. Skojarzył mi się z elfem, ale to tylko dlatego. Ale gdyby dodać do niego na końcu lo, to byłoby Hanzolo, więc to już bardziej do mnie dociera. O, tutaj jest circuit board. O, mam. Mam już... Okej, mam dwa komponenty do tamtego czegoś dzikiego. I chodź, chodź. A, shower time. Dobra, God idę. Dobra, idę. Idę się popryskać, popluskać. Nie mam czasu na mycie się. Pouczuję w takim wypadku twoim współlokatorom. Spokojnie, mamy osobne pokoje. No ale chyba się mijacie czasem. Jeszcze tam. Staramy się nie, z wymienionych przed chwilą przyczyn. Okej. Okay. Nie, dobra, chodź, okay. Chodź, tu są sanie, chodź, tu do góry, do góry. Gdzie? Gdzie? Idę, bałwan mnie tutaj zaskoczył. A byłeś się umyć? Ja byłem, a ty? No to dobrze, też byłem. Super. Nie czuję. Dobra, czekaj, czerwony przycisk wciskam, okej, okay. No i wsadzaj. We need energy module. No to masz. Okej, teraz można? Masz? Mam go w pierwszym miejscu w ekwipunku i... We got power! Uciekamy? Czy też to nie koniec? Dobra. A, i teraz nam jest chipset potrzebny. No, wyskakuj. Też? Ej, roll call jest. O, fucking. Bez takich jaj teraz. Zachciało mi się, o, fucking. Czekaj, kula cisnąłem. Skończymy źle. O Jezu, już. Otwarte. Thank. Żartów mi zachciało, kurczę, a to roll call. W świetnym momencie. No, oficer dynamit. Dynamit. Wiecie dlaczego Jelek wymyślił dynamit? Ponieważ bombki. Czekaj. Tu powinno być takie świerszcze. Domontuj świerszcze tutaj. Dobra, okej. Okej. Dobra. O Jezu. To dynamit. Czekaj, aż to wyjaśnisz, bo to za dobrze brzmi, okej? Gwiazdeczka. O, komuś obwisł. Zielony. Ej, dobra, mam dwa komponenty do tego circuit board, do tego dzikiego.
Okej. Okay. Jako, że nie potrzebujemy żadnych logów, gwoździ i tak dalej, to sobie schowam, żeby było bezpieczne. Znaczy, gwoździe, to tak jak widziałeś w tym crafting station, to być może gwoździe razem ze słodką moją laską stworzą co? Jak tam było? Max Payne? Nie, co to było? Ice Payne? Wow, you nailed it. Dobre. Przygwoździłeś to. Przygwoździłeś. O, znalazłem rurę. A ja minąłem rózgacza. Szlauch ogrodniczy. Kuźwa. Job time. A, w ogóle to job time. O, znalazłem circuit board. Nie będzie nam potrzebne, rozumiem, tak? Nie, 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 ja już mam. Dobra. Ej, dobra, to teraz okay. Pytanie, czy gdzieś jest pokazane, że to się dodało do puli jakichś... Gdzie możemy zdobyć tą ostatnią część? Tak, mamy wszystkie części do circuit board. Aha. Ej, coś idzie za dobrze. I to no jest dobrze. Wiesz dlaczego? No. Bo teraz będziemy przez 10 odcinków szukać tej jednej części, która tam jest narysowana. Dokładnie, dokładnie to miałem właśnie teraz zasugerować. Nie sugeruj, taka prawda. Ej, z drugiej strony to by było troszeczkę smutne, jakbyśmy to skończyli w dwóch odcinkach. Czy jest smutne? No. Spoko, ale... Świąteczny odcinek, świąteczna prędkość, ale to jest medium, więc ja nie wierzę, że medium idzie tak szybko. Zawsze możemy wykombinować ucieczkę, wiesz, za ściany, przez ściany. No, właśnie. Aha, czyli naokoło. Tak. I wtedy, wiesz, to już jest wtedy poziom, tak, ja bym powiedział taki, no taki hard wręcz. No, uwielbiam, jak się komuś dobieram do biurka, żeby je przetrzepać, a on się kładzie na łóżku. Mimo tego, że stoję przed biurkiem, zwrócony w stronę biurka, nie, ja się legnę. Lubi, no. Kto się lubi, ten się czubi. Nie, to jakoś tak. A tutaj są, kurna, te motory śnieżne, skutery. Sianokrat. Okej, okay, sianokrat dostał ode mnie coś w nagrodę. Locate beautiful painting for bombka. Dobrze, że nie dynamit. Robisz questy? No, zarabiam gotówkę. Mam już 175 gold, jak przyjdzie nam coś kupić. To jestem, kurna, no to zabezpieczony. To ty będziesz ten od kupowania, bo ja mam dwie dychy. Okej. Okay. Dobra. Nie popsuj pięć dych. Sorry, jestem biednym youtuberem, mam tylko dwie. Hanzo ma najbiedniejsze biurko w całym więzieniu. Kto by się spodziewał? Prawda? Ej, serio, to teraz trzeba wykminić jakieś specjalne biurka, które są gdzieś poukrywane, gdzie może być to dzikie coś. Tam gdzieś był jakiś magazyn pełen tych taśm z prezentami. Gdzie strażnik stoi koło jednego biurka i go pilnuje cały czas. No. Więc... Okej. Ja bym to przetrzepał. Przetrzep. Najlepiej z daleka ode mnie. Family friendly content. Ale biurka, bo z daleka... Ja wyjaśnię, żeby nie było niedomówień. Z daleka ode mnie, bo jak cię przyłapie strażnik, to mnie też złapie. No o co chodzi? No dobrze, dobrze. Okej. Wiesz co, to biurko było strasznie... Irrelevant, że tak powiem. Construct action figure box. Ja rozumiem po angielsku. To znaczy, że po prostu było nierelewantne. Ale ty to dobrze przetłumaczyłeś. Gdzie się tak nauczyłeś posługiwać się językiem polskim? A widzisz. We Włoszech. Studiowałem ten. Nieważne, no co ja będę się przyznawał do błędów w życiu. Dobra. Sprawdzę desk nobody'ego, tak? Czyli nobody po polsku, czyli bez ciała. Albo nie ciało. O, a co to? Jakiś, widzę, mam informację, że jakiś... Damage repaired. Budowniczy właśnie, oddamage'ował się. Słuchaj, nic jeszcze nie zniszczyłem, jeszcze nie zdążyłem, a on już naprawia. Foreshadowing 100. Okej. A ja myślałem, że znalazłem krzesło elektryczne, a to się okazuje, że to jest jakiś sprzęt do oliwienia. A, byłem blisko. Ej, nie, serio, nie mogę znaleźć żadnej jakiejś sensownej skrytki, w której to może się znajdować. Jest! Za czerwonymi drzwiami jest sensowna skrytka. O, i już widzę, gdzie są jelenie. To trzeba je karmić? Ej. Diced vegetables. Proszę przetłumaczyć. Diced? Diced, tak jak kość. Diced. To jest diced. Kostkowane wegetable.
Czyli to jest... warzywne kości. Nie, vegetable oznacza po polsku, że to jest stół w przyprawach. To jakbyś chciał po wegetariańsku pograć, nie wiem... w skrable kośćmi. Co? Nie wiem. Ja zgubiłem kontekst tej naszej dyskusji dzisiaj bardzo mądrej. Próbowałem znaleźć grę, do której nie trzeba używać kości. Haha, możesz mnie nazywać Kapitan Ironia, nie wiem. Do każdej, bo potrzebujesz w każdej grze kości ramu, bo bez ramu to tak dupa, nie? Ty genialny. No. Dobra, Master, ja teach me. Zebrałem 150 golda, żeby wydać te wszystkie podpowiedzi, co? I to będzie piękne. Batteries not included, o! Candy Pain, o, Candy Pain. It's not a toy, it's collectible. Candy Pain. Ty, klej, laska, słodka laska plus gwoździe. I jeszcze klej do tego jest potrzebny i mam Candy Pain. Dobrze. O, to ty już zrobię. Nastawiasz na bicie ludzi. No, ja tu muszę być przygotowany na każdą ewentualność. Ja się ciągle rozglądam, gdzie tu można... Ja ci pokażę. Ja ci po prostu, jak przyjdziesz na roll call, bo to ważne, to ci pokażę, gdzie trzeba. A ja się zastanowię, czy przyjdę. Dobra. Jak się zastanowisz, daj znać. Cześć. Envy, moron flushed all my painting supplies to the toilet. Could you help me locate some fresh ones? Czy ktoś powiedział toaleta? Tak. A co, jesteś spragniony? I'm in. Okej, okay. Jesteś w toalecie? Nie widzę. Ty nie weź, bo już naprawdę do wcipy to w ogóle sięgają konkretnego bruku. Patrz, spójrz tu. Zobacz. No widzisz, ale to jest jakaś prasa prawdopodobnie. Nie psuj moich marzeń. To jest praca? Pieseł! Pieseł! Dlaczego pieseł nasza... O. A właśnie miałem pytać, czy gdyby się tutaj... To był instant moment, instant regret, jak ja pomyślałem, ej, a gdyby się przebić kilofem przez tą ścianę i psy zaczęły biec? Instant regret. Zwęszyły twoje niecne zamiary. Dobra. No to na to i wygląda, w razie czego mam... No? Na to wygląda, że nie będzie tak łatwo, jak sądziliśmy. Myślałem, że my już, wiesz, easy znajdziemy to i będzie koniec, the end. Ale na to i nie wygląda. I dwa dni, dwa odcinki. No nie, chyba jednak będzie trochę dłużej. No, nawet lepiej. W każdym razie mam dwie taśmy klejące, pilnik i łom. Jak będziemy musieli kogoś sprać albo gdzieś bić ścianę, to myślę, że jesteśmy ustawieni. Albo kraty piłować, ale nie wiem co dalej. I nie poszedłeś do słatów i będę musiał to pokazać u siebie teraz. To tyle ten odcinek, dzięki za obejrzenie. Kolejny będzie u Staszka. Robimy tak jak zawsze, jak zazwyczaj z kimś nagrywam na przemian. Jeden odcinek u niego, jeden odcinek u mnie. A więc jeżeli obejrzeliście ten odcinek, nie obejrzeliście pierwszego, to będę zły. Jeszcze? Mieliście nie oglądać od tyłu. Jeśli to słyszycie, nie oglądaliście pierwszego, to jestem zły. A jeżeli już obejrzeliście ten, to polecam też trzeci. Na pewno będzie dobry, będzie u Staszka, prawdopodobnie jutro. Jutro. Dla nas nie jutro, ale dla was jutro. Tak, dla was jutro. Nie nasze jutro, wasze jutro. Wasze, nie nasze. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Ja się bardzo silnie zastanawiam, patrząc na te budy, dlaczego psy leżą pod nimi i machają ogonami z zadowolenia.